Girl, it's something like a poison. The way you hit, you got me frozen. I love, I love, I love, I love you. You say you hate me in the morning. Could take my life without a warning. But I know, I know, I know it ain't true. 'Cause I'm addicted. Taste of your blood red lips, and you're sinking your fingertips. I tighten the noose when I'm with you. I could never let you go. My lover is a serial killer, but she don't need no trigger. 'Cause I know she's heartless. She stole my heart. To touch you, but you're cutthroat. My own American psycho, and your love's a drug that takes me so high. Lights go down and you break back, and you can find her on the wall pad, and she's not the same in the daylight. But I'm addicted. Taste of your blood red lips, and you're sinking your fingertips. I don't want the truth when I'm with you. I could never let you lose. My lover is a serial killer, but she don't need no trigger. 'Cause I know she's heartless, but she stole my heart. Na podtorfionych bagnach i torfowiskach wysokich. Wymaga stanowisk podmokłych o dużej ilości światła i pełni ważną funkcję w renaturalizacji siedlisk po przemysłowym wydobywaniu torfu. Dobry wieczór. Jest jednym z pierwszych gatunków kolonizujących pozbawione roślinności obszary. Łany owocującej wełnianki są charakterystycznym i wyjątkowo malowniczym akcentem borów bagiennych. Gdzie czubówna? No już leci. Częste ostatnimi czasy niedobory wody bardzo niekorzystnie wpływają na wyjątkowo rzadkich i z powodu płochliwości trudnych do zaobserwowania mieszkańców podmokłych terenów – żółwi. Żółw błotny większość swego życia spędza w wodzie. Doskonale pływa i nurkuje. A podczas polowania może przebywać pod wodą nawet godzinę. Żółwie, jak wszystkie gady, są zmiennocieplne. A więc temperatura ich ciała w znacznym stopniu jest uzależniona od temperatury otoczenia.
Dlatego w słoneczne dni, jeśli nie są niepokojone, wdrapują się na okoliczne kępy, aby zażywać ciepła promieni słonecznych. Jakie cwaniaki. Wygrzewanie przyspiesza metabolizm, spowolniony dłuższym przebywaniem w zimnej wodzie. Success depends on survival. Na północy i wschodzie Polski, w zagłębieniach terenu o wysokim poziomie wód gruntowych, rośnie brzezina bagienna. Taki las, niemal czysto brzozowy, z wyraźną przewagą brzozy omszonej, tworzy niezwykły pejzaż. Anger is power. Unleash it. Wrażenie to jeszcze bardziej wzmaga kuszący się zapach nieskończonych obiektów. A tak, 34 trafia w biegu, jasno. Roślinność runa i podszytu, w zależności od wilgotności gleby, jest tutaj wyjątkowo zróżnicowana. A w miejscach bardziej suchych ma postać krzewinkową, także dzięki obecności borówki bagiennej. What the fuck? What is this aggression? Drzewa dają schronienie wielu zwierzętom. Na jednym z wysokich brzóz założył swoje gniazdo orlik grubodzioby, tak skrajnie nieliczny w Polsce. U tego gatunku przeżywa tylko jedno młodo, gdyż starszy pisklę, konkurując z młodszym o pokarm, w końcu je zabija. Drugie ma szansę na przeżycie tylko w sytuacji, gdy ze starszego jaja nie wylęknie się potomek. Ornitolodzy zjawisko to nazywają... Well struck. Porastająca niecki wytopiskowe borealna świerczyna bagienna jest rzadkim siedliskiem ograniczonym do wąskiego pasa na północnym wschodzie kraju. Ręczy pestki nasze. Dominującym gatunkiem jest tutaj świerk, który silnie zacienia podłoże, przez co warstwa runa jest niezwykle uboga. Charakterystyczny rudy osad na dnie przepływającego tutaj strumienia jest spowodowany przez bakterie żelazowe, czerpiące energię do życia z reakcji utleniania rozpuszczonego w wodzie żelaza. A singular strike. Decisive pummeling. Their formation is broken. Maintain the offensive. Świerkowe bory chętnie zamieszkuje nasza najmniejsza sowa, suweczka. A singular strike. Bór bagienny jest charakterystycznym siedliskiem dla bezodpływowych niecek. W warstwie drzewostanu dominuje sosna w towarzystwie brzozy omszonej lub świerka. Runo. Witajcie, czołgiście. Tu Ala. Runo zwyczajne i borówka bagienna. Cześć, dziękuję. Woskownica europejska. Miejsce to upodobała sobie inna nasza sowa. Włochatka. Bory bagienne to miejsca unikalne,
i zajmują w Polsce jedynie 1% obszarów. Fajne. Niedostępnym miejscem dogląda krokulec. This is no place for the weak or the foolhardy. Takie odludne i spokojne miejsca bardzo sprzyjają gniazdowaniu większości ptaków szponiastych. Wzdłuż niewielkiej rzeki meandrującej przez las spotykamy bardzo... Ja myślałem, że tylko jedna czubów w las. ...zwane olsem jesionowym, w którym rosną olsze czarne i jesiony wyniosłe. Olsze nie tworzą tutaj charakterystycznych kęp korzeniowych. 10 bagietek dostałem? Nie przybiera kępkowej struktury charakterystycznej dla olsu. Kurde, aż rzadko się odzywać jak ona rozmawia. Dzięki specyficznemu mikroklimatowi towarzyszącemu obecności leśnej rzeki, warstwa runa i podszytu jest silnie rozwinięta. Wydałby mi się ten podkład czubny, jak miałem narożnik na Lembergu dwa razy małce i podatka uwagę na... ...zwalone pnie drzew, co dodaje pierwotnego charakteru temu środowisku. Ha! Fajne tymy. Z ile było gwiazdka? Na wywyższeniu terenu zakwitł nasz największy, najpiękniejszy storczyk, obuwik. Objęty jest on ścisłą ochroną gatunkową i wpisany został do Polskiej Czerwonej Księgi Roślin jako gatunek ginący. Jezu, od maja do połowy lipca. Kwiaty, choć nie zawierają nektaru, doskonale radzą sobie z zapylaniem. Wabią owady do wnętrza silnym, przyjemnym waniliowo-cytrynowym zapachem, podobnym do feromonów wydzielanych przez błąkówki. Może dodać go do ignorowanych przez szpanek. Albo i nie. Na skraju podmokłego lasu pasie się włączony polskich, bardzo podobnych do wymarłego dzikiego konia tarpana. Tarpany jeszcze do końca XVII wieku zamieszkiwały lasy wschodniej Polski. Dzisiaj, dzięki zabiegom hodowców, możemy w wielu miejscach natknąć się na ich półdzikich potomków. The cost of preparedness measured now in gold, later in blood. Konie te są niezwykle wytrzymałe i doskonale przystosowane do trudnych warunków bytowania. Żyją w na czele każdego stoi ogier, przewodząc grupie kilku klaczy i ich potomstwu. No ja w sumie tam jadę w tupie. Koniki są bardzo przyjazne i zwykle nie uciekają na widok człowieka. Same też nie przejawiają agresji w stosunku do ludzi. Są spokojne, a źrebięta ciekawskie. Źrebięta! Trzeba przyznać, że zwierzętom tym nie brakuje uroku. Często przemieszczają się w poszukiwaniu wodopadu lub dającego cień lasu. Spydalaj to moim miksem. Choć trochę odpocząć od natrętnych buzów. Pojazd nawet nie potrafi dobrze się zbiorowiska leśne występujące w zasięgu złamać, które w czasie wylewów nanoszą żyzny muł, nazywamy łęgami. Wszystkie one związane są z wodami płynącymi od niewielkich potoków po duże rzeki. Charakterystyczne są tu duże wahania poziomu wody pod bardzo wysoką wiosną, kiedy zalewane są znaczne obszary graniczące z rzekami, po niemal całkowicie wysychające koryta w okresach długotrwałej suszy. Opadła woda ukazuje plątaninę korzeni. Przy wysokich stanach wody tworzą one swego rodzaju labirynty dające schronienie rybom i innym organizmom wodnym. Daje Patryk.
W dolinach wiejskich, co roku pojawia się fala powodziowa, rośnie łęk wierzbowo-topolowy. Impossible. Nie no, ja wierzę, tylko żartuję. W runie spotkać można wszechobecną pokrzywę, a w warstwie krzewów uwagę zwraca trzmielina o charakterystycznych różowych owocach. Nad samą wodą rośnie egzotycznie wyglądająca jeżogłówka gałęzista. Bogate w składniki odżywcze niziny na rzeki stwarzają doskonałe warunki do wywołania wielu gatunków ryb i roślin wodnych. Aha! Failure tests the metal. A singular strike. Why are you shooting me? Jest to naturalne środowisko życia. Oczywiście Charlotte, kurwa, kampi bal. A ryba to dla młodego osobnika nie lada gratka. A devastating blow. Nieco dalej od koryta, tam gdzie woda dociera raz na kilkanaście lat w czasie wielkich powodzi, spotkać możemy specyficzne łęgi wiązowo-jesionowe. Niezwykle bogate w lasach, licznie występują gatunki drzew liściastych. A powerful blow. They must learn more than brutal bloodletting. Fuck! Zjebany kurwa MX OP piece of shit bullshit. Doskonałe warunki do wzrostu znalazł tutaj chmiel. Robią zmiany w matchmakingu, a później tego nie ruszają ze względu na to, że czołg premium go nie mogą nerfić. Na wysokość nawet 6 metrów. Charakterystyczne dla chmielu są żeńskie kwiatostany, przypominające szyszki drzew i krzewów iglastych i tak też potocznie nazywane. Lasy bagienne i podmokłe łąki to również miejsca bytowania wilka. Dużo mi też dał patrzył FPS-y? Sporo. Przemierza obszar swojego terytorium. Aczkolwiek i tak są memory leaky po kilkunastu grach, także to nie ma dużej różnicy. Ale FPS-ów jest więcej bazowo na pewno. Zdecydowanie. Skoszona łąka i pozostawione na niej bele siana nie są najlepszym miejscem do ukrycia się. Ale ładny wilczek. Już z daleka wilk zostaje dostrzeżony przez wielika, który na jednej z bel znalazł... I oczywiście ostatnią paską, jaką we mnie strzeli, było 94, to jest kurwa high roll. Because why not? Ja też w sumie mocno narzekam, że Charity rozebrałem do zero. I sprawdzę, czy przypadkiem nie pozostawił on jakiegoś łupu. Pies sztuczny. Ła. Niestety wielik tylko tutaj odpoczywał. Ciekawy jestem, ile nasz chiński bulldog kurwa zrobił. Wilkowi nie pozostaje nic innego, jak rozejrzeć się po okolicy. Mam ładniejszą łajkę na placu. Na brzeg lasu wyszła chmara jeleni. Jest czas rykowiska, więc pomiędzy łaniami widoczny jest potężny stad ryk. Biega z jednego krańca na drugi, porykuje i zagania swoje łanie. Great job, clicking. Cały czas bacznie rozgląda się, czy przypadkiem nie pojawi się jakiś konkurent. Gdy zaczyna się ściemniać, z lasu wychodzi inny, równie potężny byk. Dochodzi do zaciętej walki. Ja nie wiem, po co oni te kołowce zrobili. Mogli tu dać ci nienormalnych tych lightów, które mają przynajmniej jakiś biurecz. Samce splecione porożami przez kilkanaście minut agresywnie przepychają. Taka rasa łajka syberyjska podobne są do wilków.
Bo pewnie spokrewniona. Pod ścianą lasu bacznie się przygląda walce. Że widzicie, jak tą szóstkę rzuca? Rzadko kiedy z zasłonkami ją wywali, sorry. O nie, KW2 się ze mną bita. Czy mam się bać? Wtedy w sumie pojechałbym gdzieś w krzaki jakieś. Sobie snapił. No, czek nie będę robił. Ja nie wiem, czy czasem nie będzie tak, że wyekspię 7 i koniec. Because fuck this game. Są, nie wiem. Za mało mają benefitów odnośnie co do tego, w jaki sposób są zrobione. Daje za wygraną i w pośpiechu opuszcza arenę. W naszym kraju żyje w niewielkich grupach zwanych watahami, które składają się zazwyczaj z kilku osobników. Jest zwierzęciem terytorialnym. Poszukiwanie pokarmu potrafi przemierzyć ogromne obszary swojego. Kasinka ma. Żywi się głównie drobnymi zwierzętami, ale również, jeśli warunki i liczebność stada na to pozwalają, większymi zwierzętami kopytnymi, na które urządza grupowe polowania. Comet Campion został kliknięty. Późnym latem okolice rozległych bagien rozbrzmiewają charakterystycznym stękaniem. Okres godowy łosi. O świcie, gdy tylko gęste mgły zaczynają żednąć. Do Kasi się chyba nie chciało grać. Na bagnach biebrzańskich. Takie rozległe bagna są królestwem tych największych. It must be destroyed. A on szybko się ładuje, oszukuje. Kurwa, jeszcze ty 50 mi wystąpiła w kurs. Klempa wraz ze swoim młodym szuka. No, zginę za to? No tryle. Zachciało im się YOLO tak jak ja. Przemierzają często duże odległości. A dobry team widzę z drugiej strony w pierno dostałem, bo takim grażem potrafią. Zaspokojenie matki wzbudziła inna klempa. Well struck. A singular strike. Przed nadejściem zimy łosie przenoszą się do borów sosnowych, gdzie łatwiej im zdobyć pożywienie. Czemu że jesteś ten Shunanon? Jesienią ogromne stada żurawi zbierają się na noclegowiska w ustronnych miejscach na otwartych rozlewiskach. W towarzystwie swych pobratymców czują się bezpieczniej. Są wśród nich tegoroczne młode, które wyróżniają się... Celowanie bez poświetlania sporo łatwe. Typowym dla nich kwileniem. Zgubię. Niepodobnym jeszcze do charakterystycznego klangoru swych rodziców. Well struck. Masterfully executed. Weź Arta, kurwa, nie strasz mnie. Arta mnie straszy. Daje się wyczuć narastające podniecenie. To krótka chwila przed wylotem. W końcu stado podrywa się i odlatuje na okoliczne żerowiska. 350 full hapa. Ciśnie ostro. Powróci tu ponownie przed zmrokiem na spokojny sen. No, ja w ciebie wierzę. Dyspotuję, że robię damage, haha. Dalej na zachód żurawie odlecą dopiero wówczas, kiedy znacznie spadną temperatury i coraz trudniej będzie im zdobywać pożywienie. A singular strike! Niszczyciel światów, kurwa.
SU-122-44, nie do przebicia pojazd od frontu, kurwa. Zmietana siódemka. A ja nigdzie dalej nie jadę, pewno też. Zadrzewienia wzdłuż cieków wodnych i większych rzek. Miejstwo na kapie, easy. Ekologiczne, którymi mogą się bezpiecznie przemieszczać zwierzęta. Krzychu lajtem na środku stoi. Woda przenosi też inne organizmy. Nasiona roślin, zarodniki grzybów. W ogóle jadę na wstecznym, też jest fajne. Zasiedlane są nowe tereny i następuje wymiana genów osobników, które dotąd żyły w odizolowanych populacjach. Duży wkład w ochronę i udostępnianie terenów podmokłych mają także lasy państwowe, które budując chociażby różnego rodzaju kładki i pomosty, ułatwiają zwiedzanie trudno dostępnych, a jednocześnie niezwykle fascynujących miejsc. Fajnie te pociski latają. A decisive pummeling. Kurwa, popatrzał na mnie, kliknął prawym, lewym, easy. Easy. Chuj, te kołowce, kurwa, jak zwykłe czołgi są 5 razy lepsze. Skończę tego 6 tiera i nie będę im więcej grał, nie ma opcji, kurwa. Jest bzdurno, kurwa. Jedyne co to... Na 10 może być fajnie, bo do krzaka faktycznie dojdzie szybciej. No ile masz nosa, co? Da się jeszcze coś z tym pograć? Czubów na to nastała jako edukacja? Nie wiem, zobaczymy. Rzadko kto zna jednak ich ciemniejszą stronę życia w podziemnych gniazdach spowitych mrokiem. A, bo to się zajęczał kolejny filmik. No. Nawet do 6000 metrów nad poziomem morza. Niektóre gatunki występują w regionach wysokogórskich. Co jest tam za to? Inne wciąż pozostają dla nas. 1700 to klapałem. Mają wrogów zarówno wśród barwnie upierzonych, jak i futrzastych zwierząt. 1200 średnich. Nawet ma markę bitego po 36 bitwach. How the fuck? Klobanowa zrobił. Omega. Ale też 7 fragów, 8 zrobiłem, nie? 8. Nie. A, bo ja grałem nim ta. Twierdzę. W naszym filmie przez rok będziemy towarzyszyć młodej królowej, by lepiej poznać życie tych niezwykłych owadów. Szóstki. Ja, wydaje mi się, że matchmaking mam łaskawy na tych czołgach. Do nowo Edo. Nasza opowieść zaczyna się późną zimą, czy może raczej wczesną wiosną, kiedy dni stają się dłuższe, a słońce odzyskuje swą moc. Pośród ostatnich połaci śniegu zakwita pierwsze drzewo w tym roku. Dereń. Przy temperaturze nieco powyżej zera otwierają się całkiem na czaszy. Słońca wywabiają śpiące do. Hello there. Success depends on survival. Owadów, które nie zginęły chłodną jesienią, jest jeszcze zbyt wcześnie. Pitola, nie jestem na pewno spoterem. No tam 52. Około 20 cm
metrów pod warstwą śniegu przebywają królowe trzmieli, które zdołały przetrwać. Ich kolonie zginęły jesienią. Są wychłodzone. Obudzi je słońce. Są OPCR-y, by the way, które latają tak, że płaczę, Panie Boże. Alkohol zawarty w hemolimfie chroni je przed zamarznięciem. Kurwa, we mnie stojącego w miejscu trafią, nie? Ale jak ja strzelam wjeżdżający czołg, pojazd w gówno na kółkach, to nie mogę trafić. Osiukańca. Dobrze wypiernąć na bok. Pójdę do garażu. Wciąż oszołomiona i osłabiona królowa próbuje dotrzeć do światła i ciepła. Come on, man. Obudziła się po półrocznym śnie zimowym. Jej pierwszym zadaniem jest oczyszczenie charakterystycznego czarno-żółtego owłosienia. Trzmiele wydają nam się spokojne i przyjazne. Badacze wciąż jednak odkrywają zaskakujące fakty związane z ich zachowaniem. Trzmiele? Nam do odkrycia ich wszystkich tajemnic. Zaczynają latać przy temperaturze od 2 stopni powyżej zera. O! Z trudu mogą przelatywać nad wielkimi polami pokrytymi topniejącym śniegiem. Wypatrują kwitnących roślin i pożywienia. Królowa. Ci już by mógł zacząć latać. Potrzebuje zastrzyku energii. Ale szczęście jej nie sprzyja. Dotychczas była osłabiona. Teraz ma większy problem. Jeśli szybko nie dotrze, jasne, to wkrótce zginie. Jo, już snajper jada. Nasza samica żyje na przedgórzu Alp. W tutejszym surowym klimacie niełatwo przetrwać. Tylko nieliczne trzmiele przeżyją swoje pierwsze dni. Zaledwie kilkaset metrów niżej klimat jest łagodniejszy. Tu wiosna jest w pełnym rozkwicie. Owady mogą liczyć na odpowiednią ilość pożywienia. No fajnie, że gra czołgiem, który kurwa, że tak powiem, bez supportu teamu, to sam może kurwa co najwyżej jechać się zabić, no. Seems like fun. True desperation is known. Only one escape is impossible. Motyle, które przetrwały zimę, anger is power. Unleash it. Frustration. Wokół rosną wierzby z charakterystycznymi baziami. Zakwitają jak pochodnie na skraju wciąż bezbarwnych lasów. Bazie są jednym owadów wiosną. Pszczoła osmia cornifrons to odległa krewna trzmiela. Nie, za PCR, no nie. Zatkał jej trąbkę. Co? Trąbkę jej zapchał? Ten wydłużony narząd pomaga owadom zbierać nektar i inne płyny. Ma różną długość w zależności od gatunku trzmiela i jego specjalizacji. Wcześniej aktywizującym się latającym owadom niezbędne pożywienie zapewnia. Trzmiele pochłaniają nektar wierzbowych bazi. No chance for egress. Fucking kidding you, man. Spiernął Helka. Wyżej wśród gór, gdzie przebywa królowa, wiosna jeszcze w pełni nie dotarła. Żaby trawne są w miłosnym nastroju. Jednak nie wszystkie zwierzęta dobrze znoszą chłód i wilgoć,
a już na pewno nie owady. Królowa przeżyła wypadek i wylądowała w lodowato-zimnej wodzie. Przed zimnem ochroniło ją owłosienie. Teraz musi ogrzać się w promieniach słońca i zdobyć wysokoenergetyczne pożywienie. W kwiatach ciemiernika białego znajduje bogate źródło energii – nektar. Łakomie spi jako trąbką. Kwadraty poradne jak trzmieliki normalne. Klikają. W pełni sił podejmuje kolejne wyzwanie. Musi znaleźć nowy dom na nadchodzący sezon. W ogóle na wsteczną miadę. Najlepsza byłaby nora porzucona przez inne zwierzę. Królowa rozpoczyna długi lot zwiadowczy. Szuka zagłębienia w ziemi, w którym można by zbudować gniazdo. Trzmiele rozmnażają się w gniazdach. Jeden przejechał sobie dziesiątką? Przejechał. Ptaki bądź łasice. To dla nich idealne miejsca. Och, tak na mnie się przekręć, no. Żyją w wykopanych przez siebie norach i nie przepadają za trzmielami. Wiedzą, że te owady mają tylko jeden cel – wtargnąć do ich gniazd. Gryzonie nie tolerują takich zwyczajów. Potrafią zwalczać intruzję. Jezu, to gówno jest, no. Wejście do swoich nor. Gronostaj chętnie wykopuje... Mortality clarified in a single strike. ...albo by zaimponować partnerce. Królowa pojawia się szybciej niż można byłoby się spodziewać. Jedyne co ten pojazd robi, to jeździ do przodu i do tyłu szybko. Wszystko inne jest shit. Nie polecam. Krzustki nawet zwykłe mają jakiś bonus na czymś. Albo szybko strzelają, albo nie wiem. Budki lęgowe dla ptaków to również dobre schronienie. Często jednak są zajęte. Tam. Tu nie ma miejsca. Tym bardziej dla sublokatora. O mój Boże. Para modraszek wprowadziła się do tego wygodnego domku kilka tygodni temu. To suche i dobrze ukryte miejsce jest idealne dla rodziców i ich sześciorga piskląt. Telewizja Polska. HD. Wejście ma najwyżej 3 cm. Nie, bo YouTube. Nie prześliźnie tam tędy żadne większe zwierzę. They breed quickly down there in the dark. But perhaps we can slay them even faster. Nie jest Telewizja Polska, tylko YouTube. Królowa, która pojawiła się w pobliżu, zainteresowała się budką. Szczególnie wejściowym. A singular strike. Weakened. Modraszka wyczuwa zagrożenie. Samica trzmiela jakby zahipnotyzowana. Precision and power. Weakened. Well struck. A decisive pummeling. Modraszka musi wrócić do budki przed trzmielem, żeby zapewnić pisklętom bezpieczeństwo. Frustration. It must be destroyed. Instynkt opiekuńczy nakazuje jej chronić potomstwo. Zdeterminowana matka najwyraźniej nie obawia się, że intruz mógłby ją urządlić bądź ugryźć. Trzmiele są wyraźnie.
formation is broken. Maintain the offensive. Młoda królowa zaprzepaściła kolejną szansę. Szczęśliwie nie doznała żadnych obrażeń. Gdyby straciła jedno ze skrzydeł, to byłby jej koniec. Trzmiele są odporne i potrafią radzić sobie w trudnych warunkach. Ale królowa musi jak najszybciej znaleźć schronienie. Wówczas będzie mogła się rozmnażać. Jedź, kurwa, na potrowisku w dupie. Mysia Nora może być jej ostatnią szansą. Po raz kolejny sprawdza teren. Czy wystarczy jej odwagi, by zajrzeć do środka? Podejmuje śmiałą decyzję. Jest jednak zaniepokojona. Widać to po jej zachowaniu. Death waits for the slightest lapse in concentration. Unremarkable. The slow death. Unforeseen. Unforgiving. Królowa będzie mogła się przekonać, czy to miejsce jest niezamieszkane. Anger is power. Wygląda na to, że znowu nie ma szczęścia. Mysz wciąż jak swój dom. Zapatrzony, kurwa, hatekiem. W ostatniej chwili samica trzmiela traci rezon. Mysz dostrzega jej obecność. Pojedynek mysz versus trzmiela, twój? Rysumaki kołowek się sprawują, są straszne. Nie polecam. Tym razem nie zamierza się poddać. Unosząc odnóża, daje wyraźny sygnał. Jeśli się zbliżysz, podejmę walkę. Mysz ustępuje. Nie ma ochoty mieć do czynienia z żądłem i żuwaczkami trzmiela. Królowa wykorzystuje okazję i wkracza do domu myszy. Mysz została eksmitowana przez trzmiela. Nice. Gameplay jak tier 1. Nie, jedynkami to jeszcze się fajnie gra, ale tym to... To jednak nie koniec starcia. Myszy nie poddają się tak łatwo. Próba wyrzucenia ich z własnej nory jest bardzo ryzykowna. Zanosi się na walkę na śmierć i życie. Niespodziewanie królowa zwycięża. Jej agresywna postawa przyniosła skutek. Opuszcza własną norę. Po wyczerpującej walce zwyciężczyni... Kurczę, jakiś inny film. Co jest tam, telewizja polska? Dajcie to, co macie. Gniazdo należy do niej. W końcu może założyć własną kolonię. Ne. W pobliżu... Tak pilota to przełączy. ...drzewnych zajęła starą budkę... Trzymaj kompornik. Tu widać już wiele pracujących robotów, które wyrobiły się w ostatnich kilku dniach. The slow death. Unforeseen. Unforgiving. On co kurwa przejechał na auto, a ja bym mi zajebał. W ogóle ze ósemki dużo samochodem. Zajmuje miejsce po środku. Liczebność kolonii będzie resistance biegiem aha aż do około 100 osobników. W porównaniu z gniazdem pszczół miodnych, to raczej nie pummeling. W ulu może żyć nawet 80 tysięcy as the fiend falls. Nasza królowa musi wydać na nie wiedziałem, że tu będzie strzelał zajebany kwadrat. Może z niego korzystać, kiedy pogoda na zewnątrz nie sprzyja lataniu. Tam, no fajny team, fajny. Taki bardzo... awk. Trzmiele nie tworzą plastik. Aha, i ten nie podjadę, no bo przecież to jest pojazd kołowy, który, że tak powiem... koniecznie aż tak dużo potrafi. What is that thing? True desperation is known. Only one escape is impossible. Formują małe garnuszki. This is no place for the weak or the foolhardy. Na bordowiec nie pojechało.
Kolejny krok to wydanie na świat potomstwa. W specjalnie przygotowanych garnuszkach królowa składa jaja zapłodnione ubiegłej jesieni, zanim trzmiele udały się na długi zimowy odpoczynek. Weekend. W każdym pojemniku królowa składa od 5 do 15 jaj. Well struck. Z każdego jaja rozwija się larwa. W ciągu 20 dni... Oh, come on! Kurwa, pojazd kołowy, nie do snajpienia. Chuju, kurwa. Mówiłem, że... Królowa Trzmieli jest zaskakująco opiekuńczą matką. Po co to w ogóle wprowadzili, skoro kurwa nagle... Jakby to jeszcze jakieś pole siłowe miało, żeby nie dostać właśnie taki pestek, gdzie jedziesz faktycznie na full... Nową mechanikę by musieli dodać, żeby te czołgi, kurwa, żeby te pojazdy miały sens jakikolwiek. Bez mechaniki jakiegoś, kurwa, pola siłowego, to ten można sobie w dupę wsadzić. Ani to, kurwa, nie możesz snajpić, jak stracisz HP. Bo APCR są 900? Nawet mniej? A singular strike! Ale to, co nam wydaje się śnieżno-białym rajem, dla trzmieli prezentuje się... Poważnie wjechał na górę? Naukowcy twierdzą, że postrzegają one świat w barwie ciemno-niebieskiej. O! Fajnie musi wyglądać świat dla tych. Owady nie mogą się oprzeć kwiatom drzew owocowych. Dzień po kwadrat. Kwiaty moreli i jabłoni zapewniają... To jest najpiaku, ty. Jeszcze 25 w ogóle zostało przy kapie, razem z tym 25. Alpejskie sady są źródłem czystej energii. No wiecie, że mało będzie pasować. Proszę pana, to jest program, że tak powiem, ustalony odgórnie. Ja tego nie mogę zmieniać. Jeżeli panu się to nie podoba, proszę sobie wyciszyć. Ewentualnie oglądać. Jaki będzie pomysł następnego wargamingu? Nie mam pojęcia. Te owady słyną z ciężkiej pracy. Ja to na pewno nie będzie nic dobrego znowu. Jeszcze pewnie czeka. Good. Ale pigło głupo. Trzmiele w szczególny sposób dbają o swoje potomstwo. Samica nieustannie ogrzewa jaja swoim ciałem. Zapewnia im temperaturę 35 stopni Celsjusza. Żaden z owadów nie jest równy. To są APCR-y, by the way. Które lecą, kurwa, jak apeki. 20 dni później następuje niezwykła chwila. Wylęgają się młode trzmiele. Tuż po wyglądzie są bezbarwne i miękkie. Nie mają tych skrzydeł. They must learn more than brutal bloodletting. They must learn to survive. Gdzie we mnie, czapka? Ty on we mnie się ostrzelasz. Kolonia królowej nieustannie się powiększa. Do końca lata może być tylko tylko wytwarza jaja. And plate. Jak miały więcej prędkości nawet na tych low-tierach, to były fajne. Znaczy na low-tierach może to nie jest akurat dobre, ale szóstka to już... To powiedzmy, no nie, no to jest jednak low-tier. Ale ósemka powinna już kurwa stówę jechać, minimum. Na godzinę przy pociskach APCR z medów 10 tiery to nie jest jakoś dużo. Frontline na stałe powinien być, a niestety sezonowo chcą sobie frontline zrobić. Na to, że będę zmuszać ludzi do grindowania. Przynajmniej tych słabszych ludzi, tak? Niektórzy już nie będzie robił 50% wygranych na tych... na frontline'ach, to będą po prostu zmuszani do tego, żeby to ciobrać. Congratulations, you received one token. Koken. Dorosłe odżywiają się nektarem kwiatów, tak jak trzmiele. Mimikra zapewnia im istotną korzyść.
mają niewielu wrogów. Czołg snajper. Rzadko kto odważy się zaatakować szukającego pożywienia i nektaru owada o wyglądzie trzmiela. Wow. Istnieją nawet owady, które przybierają barwy trzmieli. Z daleka nie sposób odróżnić, czy to trzmiel, czy mucha. Nature, you crazy. Nawet najlepszy. Jak są dopuszczone, żeby równo tyle grały ze sobą? Tak, bo chcą koniecznie coś zrobić, żeby działało dla azjatyckie serwery. Rozmnażają się w zagłębieniach glinianych i lesowych urwisk. Najchętniej odżywiają się latającymi owadami. Huddled together, furtive and vulnerable, najbardziej cenią sobie rats in a maze. Okay. Och, to mi się najbardziej podoba, ten ich design map, kurwa. Ludzie, którzy mają pojęcie o grze, kurwa, robią mapy i planują, co gdzie ma być, jakie mają być dołki i tak dalej. Swoimi potężnymi działami doskonale radzą sobie z usuwaniem żądła i gruczołu jadowego No ja ich nie trafię tymi swoimi super pociskami. A, trafiłem, cheat. Trzmieli w ogrodzie nigdy nie jest za dużo. Od tysięcy lat pszczelarze hodują pszczoły w ulach, aby zbierać ich liczbę. Super. Zajebiść. Ale dopiero w XXI wieku mogliśmy... Już sobie pograłem. Dostałem jedną peskę od 8 tieru, jako szóstka jest też automatycznie. Gdzie? W tupie. Właśnie tak. Kręć tym gównem, bo zresztą się spierdolę, utopię w wodzie. Szkoda, że z hitu do mnie szola tym obiektem już. Ogrodnicy goszczą je w swoich ogrodach. Te pracowite owady... Skrętność kurwa na szóste taka mała. Już mu kurwa down. W tym laboratorium... Tak, jeszcze mnie spotnął. Wykluczyć obecność pasożytów lub chorób. Wszystko odbywa się w ściśle kontrolowanych warunkach. Każda królowa ma własną kolonię. Każda z kolonii znajduje się w osobnym pojemniku, których są tu setki, tysiące... Dlaczego swojego strzelam? Był zjebanym idiotą. 46% wygrany przestrzeń zbity. Jako top tier nie zajął pozycji, która, że tak powiem, dałaby profit swojemu teamowi. Tak trochę słabo. No moje ataki też nie wiedzą, co z życiem zrobić. No on kurwa do mnie zaczął mierzyć, no nie mam pytań. Jeszcze nie przebiję misu. Kiedy zimna bądź zbyt wilgotna wiosna uniemożliwia loty pszczołom. Co oni tam się robią? Pomysł hodowli trzmieli w plastikowych pojemnikach wielu osobom wciąż jeszcze wydaje się dziwaczny. A powerful blow. Death cannot be escaped. Wylegają się pierwsze młode trzmiele. Czasem pojemnik okazuje się za mały. Owady zostają przeniesione do większego. Czerwone światło uspokaja je. Następnie to samo mógłbym zrobić zwykłym lightem. Dodatkowo zrobiłbym więcej damage w tym miejscu ze względu na to, że masz już reload.
Potrzebowałbym co prawda pulserów, ale mam to w dupie. Czerwone światło uspokaja się? Tak. Przenośne kolonie zapylają. Znaczy to jest 4, nic nie zrobił, złaga. He did no wrong. I don't understand. Pszczoły są pracowite, ale trzmiele pracują jeszcze wydajniej. O? Zbierają pyłek nawet przez 18 godzin na dobę. Każdy z nich zapyla około 1000 kwiatów dziennie. Zarobasy. Również hodowcy roślin w szklankach, choć nie korzystają z usług trzmieli. Dzięki tym owadom dziś można uprawiać tam pomidory od marca do października. A devastating blow. Unremarkable. Exposed to a killing blow. To nie. Lato. Likiwać lówką będzie, nie. Królowej rozwija się z każdym dniem. Robotnice wracają z koszyczkami wypełnionymi po brzegi. Jak lufa ma. Blach Wakbar! Jezus. No, proszę, świetnie bawię. Złożony pyłek i nektar posłużą za pożywienie dla całej kolonii. Jaki sobie dodaj wariacie? Nie chcę haków. Miecha jaki trolują. Ja nie jestem czerwony. Znaczy, no, jestem czerwony, więc moje jajki nie przebijają. Wysokie góry stanowią przeszkodę dla wielu zwierząt, ale nie dla trzmieli. W Indiach te owady widziano na wysokości 6000 metrów nad poziomem morza. W europejskich Alpach trzmiele często pojawiają się na lodowcach. Niektóre gatunki dzięki swojemu gęstemu owłosieniu są wyjątkowo odporne. Trzmiele ziemne tworzą kolonie na wysokości do 2700 metrów nad poziomem morza. Szmykik skam. Trzmiele występują na całej półkuli północnej, ale najlepiej czują się w regionach o umiarkowanym. Jedyne miejsce, gdzie ten człowiek jest aplikowalny, to jest Hill. The thrill of the hunt. The promise of payment. Czyż mam niby siódemkę? When you seek the spotting map. Panuje wilgotny i chłodny klimat. Niektóre gatunki trzmiela świetnie radzą sobie w takich warunkach i przebywają tu nieustannie. To jeden z nich. Wiele gatunków trzmieli wyspecjalizowało się do życia w określonym środowisku. Przedstawiciele tego gatunku najchętniej przebywają w odsłonie. No wejdę sam kizwonek z ruba, nie grasz się męczysz. Nie mam pełnego doświadczenia. 170 tysięcy. Wszystko co siódemkę i będę co na stoku grał ósemką? Fuck that, man. Oprócz charakterystycznej... They must learn more than brutal bloodletting. They must learn to survive. Rzadko przekracza liczbę 50 osobników. Da. Zdjęcia wnętrza ich gniazda. Życie wśród wysokich gór to efekt długotrwałej ewolucyjnej adaptacji. A singular strike. Sierść chroni również innych mieszkańców tych regionów. A powerful blow. Well struck. Niedźwiedzie brunatne. Weakened. Aha. W ogóle stoję sobie na samym czubku Hila, kurwa, co strzelam. Jestem miliardem. Ślinożerne odżywiają się też owadami. Whoops. Send these vermin a message. This is no place for the weak or foolhardy.
50 na godzinę. Co z nami robi? Niedźwiedź ma bardzo czuły węch. Wyczuwa zapach miodu z odległości setek metrów. Teraz mi ściągnę ten Defender razem z czymś tam, co tam jeszcze było. Będę miał. Dociera też z gniazd trzmieli. Death waits for the slightest lapse in concentration. Aha, te 50 jest najpierw, dobrze. Oh, fuck off! What the fuck is this? LOL. Nie mam pytań. Wielkimi pazurami zwierzę bez trudu rozrywa podziemne gniazda. Gniazdo trzmieli zostaje doszczętnie zniszczone. Da, Defender, da. Niedźwiedź połyka całe fragmenty gniazda. Razem ze słodkim nektarem pochłania larwy, poczwarki i dorosłe trzmiele. To zwiększa atrakcyjność uczty. To łobuz. Niedźwiedź hulta. Precision and power. Najedzony olbrzym oddala się, nie zakłopotany obecnością marów. Czyżby wychwycił zapach kolejnego zapasu? A singular strike. Najedzony olbrzym oddala się. Sporo trzmieli dostało się do jego sierści. Chcą zemścić się za zniszczenia, jakich dokonał. Hi boys. How are you? Niektóre gatunki trzmieli są doskonale wyspecjalizowane. Osiągnęły jeszcze wyższy poziom zniszczenia. Proszę tu ma downa, ja przez to zginę. Podgatunek trzmiela występuje jedynie w Alpach na wysokości od 800 do 2500 metrów nad poziomem morza. Dysponuje najdłuższą trąbką spośród wszystkich podgatunków europejskich. Spija nią wodę z niewielkich zbiorników. Oj, tu jest zielona szarańcz, kurwa. Często walczą o najlepsze miejsca. Imponujące narzędzie służące do picia powstało. Jest rośliną zwaną bądź mordownikiem. Elusive? A singular strike. Tuturu. Rośnie wiele gatunków tej trującej rośliny. A devastating blow. Ich górna część kwiatu ma charakterystyczną hełmowatą budowę.
Szmiele należące do tego podgatunku specjalizują się w zbieraniu nektaru z osobliwie zbudowanych kwiatów. By do niego dotrzeć, muszą wspiąć się na singular strike. Dosięgnąć nektaru, bo jedynie dzięki dłuższym... O, całe 800 złota, nieźle. Te trzmiele spijają nektar niemal wyłącznie z kwiatów tojadu, ale też tylko one zapylają te rośliny. Żaden inny owad nie zdoła dotrzeć do wnętrza ich kwiatów. To podręcznikowy przykład koewolucji, w wyniku której dwa gatunki rozwijały się w wyjątkowo dopasowany do siebie sposób. Tak doskonała synchronizacja jest jednak ryzykowna. Akurat bonusy mi się skończyły. Gatunku oznacza zagładę drugiego. Wciąż jeszcze nie odkryto wielu podobnych współzależności. Wiadomo jednak, że licznym gatunkom trzmieli grozi wyginięcie. Ich wymarcie spowodowałoby z kolei wyginięcie wielu nieodkrytych dotąd gatunków roślin. Gdzieś mam 164 tysiące expo. Wiele łąk wciąż pokrywają kwiaty. Czy to ósemki bym miał nawet, nie? Ma jeden główny cel. Zwabić zapylające owady. Pszczoły, trzmiele, motyle. 100 koła. Plus do tego działo. 40. Kółka. Ja ma tak latko. 34 karat, kurde. Przytopka, jedziesz. Nie mam z czego, zobacz. Nie ma free expa. Zdominowały kłosy zbóż. Po czerwonych makach i niebieskich chabrach nie ma już śladu. Co to jest? Źródeł pożywienia jest znacznie mniej. Pola uprawne stały się prawdziwym azylem dla zgłodniałych owadów. Co z topo te szyje zbaczat? O tej porze roku na łąkach i w ogrodach pojawiają się kosiarki i kosy. To oznacza jeszcze mniejszą ilość kwiatów. Biedne, latające maleństwo. Łąki trzeba jednak kosić, inaczej trawy zdominowałyby środowisko. Łąki. Na utworzonych przez człowieka łąkach trawa koegzystuje z roślinami zielnymi. Koniec picia? Dziś wielu zwolenników rolnictwa ekologicznego cyclone filter Z. To łączy się z większym wysiłkiem, ale owady zapylające kwiaty... Nie, nie rozumiem, po co to w ogóle jest. Czy to ktoś kurwa kupuje kiedykolwiek? Zapasy. Jestem bardzo ciekawy, ile ludzi ma zamontowane takie coś na tych, na czołgach. Bezużyteczne moduły. Które tworzą nieocenione środowiska dla różnorodnych zwierząt. Wiele z nich można zobaczyć wyłącznie pod mikroskopem. Nie, dobra, chciałem zobaczyć, dlaczego kurwa są... W czasie koszenia łąk latem rywalizacja między zapylającymi owadami gwałtownie wzrasta. Combat Intelligence. Ogrody kwiatowe to doskonała biosfera. Kwiaty kwitnące do późnego lata są niezbędne dla owadów zbierających nektar. Dlaczego ja mam baczata w przecenie? Francuskie ósemki? Czy wszystkie ósemki? O co tu chodzi? Wszystkie ósemki, aha. W życiu nie miałem filtra samolotowanego. No i też. A, ósemki są przecenia przez frontline'em. No to ma to sens. W austriackich zielonych miastach ponad 70% przestrzeni to miejsca, w których trzmiele mogą latem gromadzić pożywienie. Podpierdalają nam trzmiele. Nawet miejskie parki i ogrody służą owadom za źródło nektaru. Numer gramów z zetką. W sierpniu 14. Można już dostać. Bo jestem masochistą. Ogrody zapewniają pokarm przez całe lato, ale ten okres dobiega końca. Będzie fajnie. Hmm.
Jednym z ostatnich źródeł pożywienia są kwitnące późnym latem lipy srebrzyste. Ich małe, żółtawe kwiaty kwitną do końca sierpnia. Zgłodniałe trzmiele nie potrafią się im oprzeć. Dlatego się zadziadał zatkane, tak. Akurat złą przyzbyć. Prosty, długo uważany za zabójczy dla trzmieli. Niesłusznie. Prawda, edukacyjny stream o trzmiele. Bez względu na zawartość mannozy, trzmiele i tak uwielbiają nektar lipy srebrzystej. Wygłodniałe pod koniec lata owady są zmęczone nasilającą się rywalizacją o pożywienie. Trzmiele tracą więcej energii na dotarcie do nektaru, niż zyskują po jego spiciu. Dlatego giną. Podkład trzybunej, tak, tylko że wiesz. Musi dostarczyć organizmowi około 150 mg cukru dziennie. Wow! Brak nektaru pod koniec lata powoduje śmierć wielu trzmieli, które stają się pożywieniem dla mrówek. A strict regimen is paramount. Bidaczki. To master the brutal arithmetic of combat. Innym wielkim zagrożeniem jest bardzo groźny pasożyt trzmiela Aphomia socinella z rodziny omacnicowatych. Czemu mam robaki na ekranie obok? Tworzy kokon i przepoczwarza się w gnieździe trzmieli, po czym opuszcza je już jako dorosła ćma. Fu. Surprise, motherfucker. Jeśli gniazdo trzmieli zostanie naruszone, szkodniki takie jak ćmy i roztocze mogą się tam swobodnie zmienić. Oczyszczają gniazda trzmieli z odchodów. Czy kurwa aż tak źle strzelam do chuja? Plaga roztoczy może jednak uśmiercić całą kolonię trzmieli. Rozmnażające się masowo roztocze osłabiają rozmnażające się trzmiele. Wiele z nich nie może latać. Roztocze wczepiają się w kark trzmiela i zaczynają ssać. Aha, no tak. Super Pershing, fajny maszynik teraz, nie? Zachodzą zmiany. Królowa jest ospała, a wokół panuje wielkie zachwyty. Królowa próbuje dyskretnie się wycofać, ale nagle w szeregach poddanych wybucha bunt. W szeregach poddanych wybucha bunt. Własnego lęku. Robotnice żądlą ją, gryzą i uderzają. Przepraszam, kto zabił tego całego T-115? Bunt. Bunt na Banty. Mroźne zimowe miesiące. Luwe, co tam robi? Miejsce na gniazdo i utworzyła kolonię. Przed. Unicestwia ją. 365 fanerów. Trudziła się 6 miesięcy. Teraz się jej pozbyto. Kolonią trzmieli rządzi bez względu. Aha, ten jaki misiaczek. Przyczajony tygry. Wkrótce potem wśród robotnic w kolonii wiele większych osobników. To nowe królowe, które wylęgły się pod koniec lat, by zapewnić rozwój. No i się jebta. Przyszłe królowe opuszczają podziemny gniazdo, by zlecieć w pierwszym locie godowym. Trutnie, znacznie mniejsze samce trzmiela czekają na okazję, która przydarzy się. Ruszają za młodymi samicami, by z nimi kopulować. Ogólnie rzecz ujmując, aby grać przeciwko artylerii, należy myśleć jak artylerzysta, a więc należy mieć doświadczenie w grze tymi pojazdami. Chcecie czy nie, jest ono niezbędne.
się tego trzymać. Tam, gdzie roją się trzmiele, brak drapieżników. Pochłonięte zalotami trzmiele nie dostrzegają zbliżającej się kiszki. Przyszła królowa, czy jej adorator? Wybrana ofiara nie umknie drapieżcy. Modli się tam pożerają w całości. Animal Planet? Nie, to artylerię klikają na randomie. Nadeszła jesień. Zimowity jesień to ostatnie kwitnące rośliny. Dni odwiedzających je trzmieli są już tylko policzone. Trzmiele zwabia jeszcze pyłek ostatnich kwitnących goryczek, ale życie tych owadów dobiega końca. Na moim ekranie TVP1. Zmieniające kolor liście zapowiadają nadejście mrozu. And forced to fight on. 150 mg cukru dziennie, masakra. Spirits are lifted, patched up. If only to bleed again. Bogactwo kolorów jesieni jest zwodnicze. Nie sygnalizuje już obfitości pożywienia. Zwiastuje nastanie zimy. Kolonie trzmieli wymierają. Przetrwają tylko zapłodnione przyszłe królowe. Znajdą schronienie pod ziemią, mchem lub opadłymi liśćmi. Tam spędzą w stanie apatii najbliższe miesiące, chronione przez swój pokryty gęstymi włoskami szkielet zewnętrzny. Jeden tata Piotr. Z nadejściem wiosny młode królowe wynurzą się z kryjówek, by założyć nowe kolonie i odegrać swoją rolę w niekończącym się cyklu życia. Ej, nie, bez kitu. Jak się gra hatakami, to trzeba więcej poświęcać uwagi tego, co się robi na mapie. Opracowanie Telewizja Polska. Wersja polska Artur Boryczko. Konsultacja naukowa tekstu dr Andrzej Kołodziejczyk. Czytała Krystyna Czubówna. Królowa jednego sezonu, czy tak słabo? Tak jak Wargaming. Tak jak Wargaming wyciąga. Coś brzydko przeskoczyło, trzeba cofnąć. Teraz będą ptacie wyspy. O! Muzyka jak z Assassina, normalne. Nadupiacz. Dobrze się misiaczek nazywa. Zaczyna się zima. No, na zimowej mapie. Close. Spada temperatura. Zamarzają małe zbiorniki, potem większe. Mróz tworzy niezwykłe wzory na tafli lodu. Przyroda opustoszała. Zamarła w oczekiwaniu na wiosnę. Przemyśl, że skorpion się zaświecił. Większość ptaków wodnych już dawno odleciała na południe. Część jednak została, szukając skrawków niezamarzniętej toni. Wszyscy na K1? Oczy z kwadratem? No nie, patrz! Jaki shotgun! Znajdują ostatnie wolne od lodu miejsce. Zimują tu między innymi gongoły, nurogęsi i krzyżówki. Gongoły. Starają się wspólnie przetrwać nieprzychylną porę roku.
Kacuski. Ej, zniknęli, halo. Proszę spotować. Słońca kruszą taflę lodu. Rzeka przygotowuje się do przemiany, która pozwoli jej odrodzić się z nowym blaskiem. Jednocześnie napływa woda stopniającego się. Esprze, że to zginął od skorpiona niedzielnego? Rzeka wzbiera. Rośnie poziom wody, która płynie coraz szybciej i szybciej. Jaka muzyka. Dynamiczna akcja, prawie jak tutaj. Kry lodowe ocierają się, spiętrzają. Pchane nurtem i wiatrem taranują wszystko, co stanie im na drodze. Usuwają roślinność z wysp, przewracają drzewa. W końcu lód topnieje. Woda zmienia. Staje się mętna, później płynie. Nurt niesie piasek, z którego powstanie wiślane. Własna artem morza i osiądzie na bałtyckich plażach. Całość tworzy unikalny. Patrzcie, jak fiolety kierują bitwy, właśnie tak. Dla ptaków wędrownych wyraźna wstęga mieniącej się wody, widoczna również w nocy, jest odwiecznym drogowskazem, linią wyznaczającą kierunek, punktem orientacyjnym. Niektóre ptaki przelecą wysoko, spoglądając jedynie z góry na szerokie koryto Wisły. Inne zatrzymają się, by nabrać sił przed dalszą podróżą. Jeszcze inne znajdą tu miejsce na budowę gniazda. Dobrze, teraz ładnie postaram się zagrać w końcu. Muszę postać panią Krystynę słuchać. Niestety stale ubywa miejsc, w których zwierzęta mogą znaleźć ostoje, gdzie mogą czuć się bezpieczne. Krystyna! Szczególnie widoczne jest to w przypadku ptaków wędrownych, pokonujących każdego roku tysiące kilometrów. Konieczne stało się stworzenie sieci europejskiej. Powiedzmy się wyjebał. Nice! By dbać o ptaki na każdym etapie ich wędrówki. Seriously? Jest to jeden z celów powstania programu Natura 2000. Zakłada on utworzenie spójnej sieci obszarów ochrony na terytorium każdego z państw członkowskich Unii Europejskiej. Dzięki obszarom Natura 2000 stało się możliwe zachowanie najcenniejszych siedlisk przyrodniczych i gatunków istotnych dla różnorodności biologicznej Europy. Nie chcę się włączyć. Użyjmy dyskusję. Full samki, whatever. Wisła wyróżnia się wciąż wysokim stopniem naturalności, ogromnym bogactwem występujących tutaj gatunków roślin i zwierząt. Wartość przyrodniczą dolnego biegu Wisły potwierdza wyznaczenie tutaj dwóch ptasich obszarów na 2000. Móc wyłapał tego. Dolnej Wisły i żwirownia Skoki. Są to obszary bezcenne, jedyne i niepowtarzalne. Aż 250-kilometrowy odcinek rzeki z systemami zalewowymi. Na znacznej części tego obszaru Wisła zachowuje swój naturalny kształt. Występuje tutaj prawdziwa mozaika siedliskich, silnie związanych z dynamicznie zmieniającymi się warunkami hydrologicznymi. Śródrzeczne wyspy, piaszczyste ławice, strome brzegi, to nie wszystko. Są też nalewiska czy boczne korzenie. Jak nie brzegi, to sraki. Niektóre zostają odcięte od głównego nurtu, tworząc starorzecza,
doskonale widoczne z lotu ptaka, świadectwa minionego czasu. Nadrzeczne łąki porasta bogactwo roślin, korzystających z żyznych gleb nadwiślańskiej doliny. Całość dopełniają pozostałości lasów łęgowych, okresowo podtapianych przez coroczne deszcze. Obecność tych unikalnych siedlisk sprawia, że Dolna Wisła jest jedną z najważniejszych ptasich ostoi w Polsce. What the shit? Szczególnie wyspy, które są wyjątkowymi miejscami gniazdowania i odpoczynku ptaków migrujących. Man. Pasza kurwa APK-mi mi przebija, bo on wie, że są mu ich spoty. Zajebisz. Nad jej brzegami powstały wspaniałe miasta. Mimo urbanizacji. No czy to jest kurwa joke? Gościu mnie kurwa ledwo co widzi, on mnie przebija w tą kupolę jak szmatę, ne? Czy ta gra jest niedojebana? Zbiornik włocławski, utworzony w 1970 roku, to jedyny zbiornik zaporowy na Dolnej Wiśle. W 10 km rzeka została skrajnie przekształcona. Powstał przypominający wielkie jezioro zalew. Zniknęły zróżnicowane siedliska. Utracili się. Ja pierdolę. Fajny kurwa ta wozetka, człowieku. Kurwa, jakiś turbomagnes ma przyjebany na tej kupoli. Tak żeby kurwa wszystko tam wchodziło. To, że zwierzynie, to znam chuj z tym, ale kurwa, ten magnes na tej kupoli to jest kurwa mega, ne? Coś w rodzaju przyrodniczej protezy. Taki turbo elektromagnes kurwa sobie wyobrażam, że w tej kupoli jest zamontowany i wszystko tam zasysa. Żwirownia Skoki dała ptakom to, co zniszczono No bitwa jak bitwa, mieliśmy więcej fioletów, które kampiły po prostu i dlatego przegraliśmy. Niestety. No ale RNG masakra. Odradzania się przyrody. No oni kurwa widzą, że świeci kropeczka czy tam ten ptaszek na zielono, to klikają od razu. Nie mówią, że ja jestem czerwony, no to mam chujowy RNG. Nie mogą być klikane kurwa od razu, no. Potem krzewy i drzewa. Nie fiolety kampią, tylko nie robią numeru. Przypominają rzecznych ostoi. Towarzystwo Przyrodnicze Alauda podjęło wyzwanie, by przywrócić wyspom otwarty charakter. W wybranych miejsc trzeba usunąć drzewa i krzewy, wykosić trawę. Nic nie trzeba, kurwa. Narzucić warstwę piasku, podobnie jak nanoszą go wiślane wody. Jak nie zrobię 2000 damage tym czołgiem w tym momencie, to go kurwa sprzedam. Dziś bierna ochrona gatunkowa nie wystarcza. Trzeba podejmować intensywne działania, prowadzić ochronę czynną. Jest to konieczne, by zahamować spadek liczebności ptaków. Tylko w ten sposób unikniemy wyginięcia gatunków, które od wieków były częścią wiślanego świata.
Znaczenie Doliny Dolnej Wisły wykracza poza samo siedlisko lęgowe. Piaszczyste łachy i wyspy są bezpiecznym miejscem w okresie ich migracji. Spotykamy wówczas czajki, siewki złote czy kuliki wielkie. Pojawiają się również inni niezwykli goście. Jacenty kurwa dojechał lightem i nie wie co zrobić dalej z życiem. Skacz kurwa sobie na główkę. Z klifu, no i okej. No to znowu kolejny team, który ma misję na jedźmy się zabić jak najszybciej, tylko jest to możliwe. Okres znajdowania miejsca na gniazdo i budowy jest bardzo krótki. Nie ma czasu na skomplikowaną konstrukcję. Większość gniazd to jedynie płytkie dołki w piasku lub zagłębienia w trawie. Najważniejsze, by nie rzucały się w oczy drapieżnikom. Trzy skurwa żałosne. Wygodne, bo pisklęta zaraz po wykluciu opuszczają swój dom. Większość ptaków siewkowych to zagniazdowniki. Gniazda służą jedynie wysiadywaniu jaj. Młode po wykluciu nie mam kurwa pytań. Rozumiem, ty w trzecie tempo jedziesz tym super pershingiem. Szopekami przebija. Skuteczną strategią ochrony gniazd jest kolonia. Wiele par ptaków gnieżdżących się razem pozwala odpędzić skrzydlatych. Dostrzegamy tu hierarchię. Starsze doświadczone ptaki. Kurwa, jedna wchodzi, druga nie. Młodszym pozostają mniej bezpieczne miejsca na obrzeżach ptasiego miasta. Kolonia na wyspie zabezpieczona jest dodatkowo pasem wody. Niczym fosa w dawnych warowniach utrudnia dostęp niepożądanym gościom. Wiele wysiłku trzeba, by wypatrzeć jaja leżące na żwirowej plaży. Do złudzenia przypominają kamienie. Barwa jest ściśle dopasowana do podłoża. Wzór na skorupce to kombinacja różnego rodzaju plamek, kropek i kresek, utrudniająca drapieżnikom znalezienie jaj. Wrony siwe, znane z inteligencji i bystrości, mają niemały problem, by odróżnić leżące na piasku lub żwirze jaja od kamyków. Spośród wielu gatunków spotykanych nad Dolną Wisłą, do szczególnie cennych należą ptaki siewkowe. Najbardziej znanymi przedstawicielami tego rzędu są 3-12 i rybitwy. Upodobały sobie wyszczone jeszcze skończyły wysepki. Mechanical hazards. Continually onslaught. Destroy them all. Good job, team! Chyba zrobiliście swoją misję idealnie, kurwa. Zabijmy się jak najszybciej, tylko jest to możliwe. 5/10. Przemykają nisko nad taflą wody. Charakterystyczna biała plama nad dziobem tłumaczy nazwę gatunku. To najmniejsza z żyjących w Polsce rybitw. Jest wymagająca i zakłada gniazda w specyficznym środowisku. Szuka miejsc otwartych, porośniętych skąpą roślinnością lub całkowicie jej pozbawionych.
Takie warunki zapewniają piaszczyste ławice w nurcie rzeki. No. Małe, daj, daj, daj. Rozległe płcizny są dla rybitwy niczym suto zastawiony stół. Alone in the woods or tunnels, survival is the same. Prepare, persist, and overcome. W dolinie Dolnej Wisły gniazduje również rybitwa rzeczna. Fenomenalne jest to, że to jak długo to kurwa skupia. Często z innymi gatunkami mew i rybitw. Skoda i Thunderbolt o pozycji widzę. Well struck. Surprise, motherfucker. Mechanical hazards. Zajebiś. Niestety, rybitwa rzeczna ma duże problemy ze znalezieniem dla siebie odpowiednich miejsc do bytowania. Jej gniazda można odnaleźć w fragmentach umocnień brzegowych. Ochrona tego gatunku... I tu kawałeś mi szybciej co strzeli? O, brawo, znalazłeś guzik Fajera. ...usypanych z piasku i zakotwiczonych pływających. Na Dolnej Wiśle spotykamy również gatunki rybitw, niezwiązane z korytem rzeki. Wybierają one Starorzecza, gdzie... Pierdolę, K2 mnie kurwa maltretują. Rybitwa czarna wyróżnia się wyraźnie na tle swoich krewniaczek. A masz przegryzony, na mnie mieszając. Czerń pokrywa niemal całą głowę i tułów. Eradicated. Executed with impunity. Rybitwy wyspecjalizowały się w polowaniach na małe ryby. Potrafią złożyć skrzydła i uderzyć w wodę z dużą prędkością. Często zawisają w powietrzu, kierując głowę ku wodzie. Mewy nie są tak dobrymi lotnikami. Co się dzieje w tej bitwie? Nie wiem, ktoś to wytłumaczy. Łatwiej jednak się przystosowują i potrafią znaleźć pokarm w różnym środowisku. Czy widzicie, gdzie ludzie kurwa jeżdżą? To jest po prostu totalne rozpiździelne. Hit. Nie wszystkie gatunki jeżdżą w plac. Ich populacje najczęściej ogranicza niedostatek dogodnych miejsc. Mechanical hazards. Mewa czarnogłowa jest w Polsce niezwykle rzadka. Jej liczebność szacuje się na mniej niż 100 par. Można ją rozpoznać po czarnym kapturze piór, pokrywających całą głowę aż po szyję. Tworzy gniazda w niewielkich zagłębieniach w ziemi. Wybiera wyspy o twardym gruncie, porośnięte trawą, pojedynczymi krzewami i drzewami. Kurwa, na górce mi podbiło. No, fajnie, że porobili takie te... Przecież te mapy nie miały nic ciekawego na sobie, no? Tak właśnie Wargaming chce, żeby wyglądały randomy. Nieco mniejsza krewniaczka Śmieszka. Czapeczka ta ma jednak zupełnie inny kształt i kolor. A mam się zmieniło, czy jak? Pojawia się tylko w okresie lęgowym. Co to było? Oczywiście stąd nie da się kliknąć misji, żeby zobaczyć, o co chodzi. Śmieszka.
Śmieszka jest gatunkiem powszechnie spotykanym. No, 3 pojazdy, 4 minuty. W różnych koloniach, których liczebność nierzadko przekracza 1000 par. No to Marta, co będę wywijał. 2000 ataki. Gniazduje na wyspach zarówno rzecznych, jak i tych położonych na zbiorach. Stun. Buduje gniazda zarówno na podłożu czystym, ale również tam, gdzie wystarczy bujność. Jakie misy są durne. Mewa siwa, nieco większa od śmieszki, gniazduje pojedynczo lub w nielicznych koloniach. Na miejsca lęgowe wybiera zwykle doliny rzek, w nurcie których znajdują się stałe wyspy. Dla mewy siwej... Nie no, ma special matchmaking, ale to co ludzie kurwa robią na tym, to jest po prostu... W kraju najliczniej spotykana jest właśnie tutaj, w Dolinie Wisły. Ej, ta muzyka w tych filmach przyrodniczych jest nieraz taka momentami, że masz takie... Co? Why? Stup muzyka. Make no mistake. Do innych też skarbów zaliczyć trzeba się rzeczną i obrożną. To są dziewiątki. Co prawda tylko 3, ale aż 3. Jest też coś się dzisiaj spotować. Gniazduje na piaszczystych... Życzę mu wiele sukcesów. ...zbiorników wodnych. Nein! ...gdzie często gnieździ się w kolonii rybitw. Ty, on sobie przejechał tędy. Rzadko pojechał na środek. Przecież o tymi hitami kurwa nie przybije nawet tego typa, nie? 250, nie ma szansy. Ja rzeczywiście jestem sam i on sobie kurwą będzie mógł zrobić dwie peski za free we mnie. Because reasons. Jej liczebność szacowana jest na zaledwie 300 par. Sieweczki preferują się bliskie wody, w której mogą swobodnie brodzić poszukując pokarmu. Well struck. Usłyszałem, postrzegam za darmo do tego 29. No nie no, 257, ależ skąd kurwa, może się tam stać u góry. Przyglądając się stromym brzegom rzeki, można zauważyć niewielkie to norki mozolnie wydrążone przez jaskółki brzegówki. Strome urwisko i płynąca pod nim woda zabezpieczają gniazda przed drapieżnikami. Sąsiedztwo wielkiej rzeki zapewnia dostatek pokarmu. Z korytem Wisły związana jest także nurogęś, rybożerna kaczka. W okresie godowym prezentuje typowe dla tej grupy ptaków zróżnicowanie kolorystyki upierzenia samca i samicy. Głowa nurogęsi wygląda na większą niż jest w rzeczywistości, co jest zasługą czuba utworzonego przez pióra na karku tego ptaka. Czekaj, popatrz, z siódemkami tylko, ich dziewiątki i ósemki, kurwa, są tutaj, a moje dziewiątki, aha, moje konkurent jest w ogóle na stoku. Słomką, kurwa, z tego, z Black Prince'a chyba strzelajesz. Nawet jest Kern Wrona, tylko z Black Prince'a, kurwa, to jest słomka. Świat. No nie mają typa, kurwa, 4 heavy razem z tym, cool. Good job! Śmieszę, że mi pokazało, z czego był rozwalony. Jeden 6, znowu znakomity.
zadziwia mnogość gniazdujących tutaj gatunków ptaków. Kapitan Woziu też. Trzciniak, remis, świetnie się bawi. Żuraw. To tylko kilku przedstawicieli awifauny zamieszkującej te zróżnicowane siedliska. Do jednego, really? Skończył się okres budowy. Tak, zrobiłem 1600 damage. Teraz w sumie zrobiłem 2000, bo że sobie mu zajebałem. Korzystając z dostępności pokarmu i długich dni, rodzice wszystkich pisklot uwijają się, by wykarmić młode. Rybicy polują ryby. Mewy penetrują brzeg rzeki. Nurt miesza wpierdol solidny. Niesie ze sobą cenny pokarm. Różnorodność biologiczna jest ogromną wartością całej żywej przyrody. Trumbata z miotkiem się skończyła. Znaczne powiązania pomiędzy gatunkami, zapewniając utrzymanie dynamicznej równowagi w przyrodzie. Niestety nie zawsze równowaga ta możliwa jest do zachowania, która poddana zostaje silnej presji ze strony człowieka. Mechanizmy adaptacyjne pozwalające na dostosowanie... On ma 58% wygranych na tym 257. ...pokazują się niewystarczające. Grając właśnie w taki sposób, że robi 0 damage. ...występujących w ostojach. Jest sukcesja roślinności. Piaszczyste wyspy zarastają. Konsekwencją tego procesu jest zmniejszanie powierzchni. Na pewno przeze mnie przegraliśmy. Bo do niego strzeliłem. Nie mógł zrobić stalowe ściany i przez to przegraliśmy. Tylko porośnięte. Do tego dochodzi zmniejszanie się powierzchni samych wysp wskutek rozmywania ich przez wodę bądź w wyniku niewłaściwej eksploatacji żwirów ich bezpośrednio. No to GG, mamy Wiedźmina. Ponadto jak mamy Wiedźmina, to na pewno wygramy. Nie tworzą się już nowe. Wiedźmin 1, 2, 3, 1. Delikatna równowaga między powstawaniem a erozją wysp została zaburzona. Dla mieszkających tam ptaków. Czy Wiedźmin na randomie używałby srebrnych pocisków? Czy stalowych? Szczególnie dobrze widoczne jest to w przypadku śmieszki i rybitwy rzecznej. Rywalizację czy przeciwników traktowałby jako ludzi, czy jako potwory? Niebezpieczna dla gniazdujących ptaków jest też ważne pytanie, prawda? Które powodują straty zarówno w lęgach... Trzy arty. Ha! Gatunki rodzime... Czemu trzy arty polosowało? ...element ekosystemu. Największym zagrożeniem... On mnie spotnął. Których liczebność w Polsce sukcesywnie wzrasta. Gdzie znasz kołowiec? A my nie mamy kołowca. Sweet. Za to KW13, który jedzie dalej. Nice. Wynika z nieprzemyślanych. No to ja to sobie jadę w chwilę. Obecność człowieka w okresie lęgowym działa niekorzystnie na cały wiślany ekosystem. Serowicze płoszą. Nie umieszczałem. A czasami dochodzi do rozdeptywania gniazd. Niestety zdarza się również, że wędkarze pozostawiają po sobie śmieci, na przykład żyłki, które dla ptaków są śmiertelną pułapką. Ogromny wpływ na przyrodę i cały ekosystem Wisły ma gospodarka wodna. Jest to szczególnie widoczne w przypadku zapory we Włocławku. Zrzut wody w okresie lęgowym powoduje podniesienie... Przecież coś po drugiej stronie mapy, nie? Oznacza to zniszczenie piaszczystych wysp i łach wraz z gniazdami ptaków. Mistrzyjan, wpierdolą. Świeżo wyklute pisklęta. Ten... Zmywane i giną. KW13 zginął, rozumiem? Świadomość zagrożeń i zmian wywołanych działalnością człowieka skłoniła członków Towarzystwa Przyrodniczego Alauda
User in your channel was banned from the server. Zmałwsiuk. Spierdalaj z mojej ziemi! W najważniejszych ostojach gatunków. Projekt ten uzyskał współfinansowanie z programu operacyjnego PLZ-2 Ochrona Różnorodności Biologicznej i Ekosystemów w ramach mechanizmu finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Kurwa, no nie. Celuję w ich spota, pestka sobie leci gdzieś w pizdy jasza. Wymaga to prowadzenia szeregu zabiegów ochrony czynnej. Aby zapewnić trwałość podejmowanych działań... Oh, fuck off, game. ...się wysp na skutek erozji wodnej, przeprowadzono prace stabilizujące, częściowo umacniając ich brzeg. Utworzono także... Wow, trafiłem. ...wyspowych dla ptaków, w obszarze Natura 2000 Żwirownia Skoki. W ostoi Dolina Dolnej Wisły zbudowano siedliska zastępcze w postaci sztucznych, pływających wysp. Czynna ochrona to również gromadzenie informacji niezbędnych do prawidłowego zarządzania ptasimi ostojami. Nie bez znaczenia pozostaje także prowadzona w ramach projektu... Patrz, automat gaśnicy zaskoczył, easy. ...widok dużej liczby ptaków latających nad lustrem wody, czy też brodzących na płciznach, zdaje się być czymś naturalnym nad polskimi wodami. Niestety, wskutek działalności człowieka, w wielu miejscach może on być niedługo wspomnieniem uwiecznionym na fotografiach czy filmach. Aby uniknąć tej smutnej przyszłości, już dzisiaj należy podejmować działania ochronne. Tylko dzięki nim możemy mieć nadzieję, że następne pokolenia będą mogły cieszyć się piękem ptaków i melodią ich okrzyków wznoszonych nad wodami królowej. No dobra, odejdź, bo ja kurwa na niego zjeżdżę, pierdolesz. Już nie, bo jeszcze 30 gaz, nevermind. Czy moje harty żyją, to jest dla mnie pytanie. Teraz strzelam po kupole, snapy, nie bez fucky. ...na świat ptasie potomstwo. W krajowej awifaunie są jednak trzy gatunki, które gniazdują w zupełnie inny, niezwykły sposób. Pod ziemią. Impressive. Pod ziemią. Dick za PCR-a, fuck you. Confusion. Nerves. Zima w środkowej Polsce to okres bardzo trudny dla świata zwierząt, także dla ptaków. Część gatunków, aby uniknąć śniegu i mrozu, rusza w coroczną wędrówkę na południe. Mniej wiem, to... w tym okresie przylatują do nas z dalekiej północy i północnego wschodu, by tu przezimować. Są wśród nich ładnie ubarwione towarzyskie jeleniuszki. Czym to jest napadem? Jest szereg, czy mi się wydawało? Niska temperatura nie jest głównym czynnikiem zmuszającym ptaki do wędrówki. Decydujący jest dostęp do pokarmu. W starych, opuszczonych sadach łatwiej im znaleźć pożywienie. Gatunki osiadłe i przybysze z północy muszą przede wszystkim... Wyjebane. ...do zjedzenia. Jak tam dużo się bawisz na tej plaży? ...przystosowania. Dostępność pokarmu decyduje o przetrwaniu. Misze, kurwa, na skorpionie stoi z tyłu. Szczególnie trudny dla gatunków o wysokiej specjalizacji pokarmowej. Dla dorosłego krogulca to nie jest wielki kłopot. Drapieżnikowi zawsze uda się coś upolować, choćby przy karmniku. Innym przykładem specjalizacji pokarmowej jest zimorodek. Jego pożywienie stanowią niemal wyłącznie ryby, tylko sporadycznie organizmy wodne, na przykład larwy warzek. Wędrówka na dystansie kilku tysięcy kilometrów przez obce rejony niesie dużo zagrożeń. Pani Elektra działa tak uspokajająco. W dobrze ptakom znanym miejscu może okazać się wysoce ryzykowne. To jest kontrbalans do tego, co RNG mi robi. Są na tyle ciężkie i mroźne, że zamarzają wszystkie wody powierzchniowe. Utrzymująca się przez kolejne dni pokrywa lodowa na rzekach i strumieniach
odcina zimorodki od źródła pokarmu. Może wówczas ginąć znaczna część populacji. Niektóre ptaki przeżyją, jeśli w porę zdołają dotrzeć w granice niezamarzających bystrzów lub źródlisk i zdołają tam coś. Turkus ich wszystkich z farmy, fajne. Co w ogóle za skill wrzucić? Tylko 5. Przyroda nie toleruje pustki. Zimowe straty szybko są uzupełniane i wraz z wiosną nad rzeki i strumienie przybędą ptaki z sąsiednich terenów. W sprzyjających warunkach zimorodki potrafią szybko odbudować liczebność lokalnej populacji. Gdy zima sprzyja, zimorodki nie tracą czasu na wyczerpujące długie sezonowe wędrówki. Zimrodki. I temu do lęgów przystępują bardzo wcześnie. Czasem już na przełomie marca i kwietnia odbywa się inspekcja starych na 6,50%. W ogóle tym lajtem miałem 7 na 8 wygranych. What the fuck? Decyduje samica. Samiec przygląda się temu z daleka. U zimorodków występuje nieznaczny dymorfizm płciowy. Samiec jest nieco mniejszy od samicy i dziób ma cały czarny. Natomiast samica dolną część dzioba ma wyraźnie zaczerwienioną. Uczyć się kurwa o ptaszkach. Samica jest zaniepokojona obecnością obcych ptaków w pobliżu norki, w której zaczęła składać jaja. To pliszki górskie. Przeszukują nadbrzeżne skarpy, szukając odpowiedniego miejsca do ukrycia swojego gniazda. Oprócz zimorodka podziemne gniazda samodzielnie kopią także jaskółki brzegówki i żołny. Z południowych zimowisk położonych w tropikalnej Afryce na początku maja zjawiają się pierwsze jaskółki. Te małe niepozornie ptaki. Czasem są to skarpy powstałe w sposób naturalny, ale równie często jest trzy fioletowe ataki na topie stworzone przez ludzi. Mam ochotę się zakopać jak te ptaszki, kurwa. Ptaków dziobem i pazurkami przy klifie korytarz około półmetrowej długości. Na jego końcu znajduje się rozszerzenie stanowiące komorę lęgową. Usaka, że później trafiają do tego gniazda. Ale przedsięwzięcie jest zrealizowane ekspresowo w ciągu 3-4. Prawie się kurwa utopiłem, czy żyje. Pozornie nie przeszkadza nawet obecność zaciekawionego kota. Co ten koteł? Kolejne gniazdowanie zapewnia brzegówkom większe bezpieczeństwo. Lecz taka hałaśliwa gromada może także zainteresować drapieżnika. Kota zwykle intrygują latające ptaki. Lecz brak mu determinacji, by na nie polować. Co innego, lisy, kuny, a nawet borsuki. Te potrafią wielokrotnie wracać i pustoszyć kolonie, rozkopując kolejne gniazda. Tak nękane ptaki w kolejnym sezonie mogą wybrać na gniazdowanie inne miejsce. Najpóźniej, bo dopiero pod koniec maja, przylatują do nas żołny. Lecąc z centralnej Afryki do lęgowisk w regionie świętokrzyskim, pokonują około 5... Fuck you, Ocha, and your HE piece of shit. Evasive. Po przylocie ptaki dobierają się w pary i rozpraszają po okolicy w poszukiwaniu odpowiednich do założenia. Precision and power. Taki podział terytoriów nie zawsze odbywa się bezkonfliktowo. Ocho, za kurwa 400, fajnie. Po ustaleniu prawa do wybranego miejsca rozpoczyna się kopanie. Będąc przebitym superpersem. Także wykorzystać gniazda zeszłoroczne. Jednak nie zawsze jest to możliwe. Takie gniazda od wczesnej wiosny były obiektem zainteresowania innych gatunków. Czasem gniazdują w nich mazurki, a w ostatnich latach coraz częściej lęgi w norach żołn i zimorodków odbywają sikory bogatki. Żołny przylatują na tyle późno, że sikory już kończą lęgi. Młode bogatki samodzielnie poznają okolice
więc żoły z pewnością już niebawem odzyskają swoje lokum. No to już strefał stoi. Znaczne części województwa świętokrzyskiego, między innymi na Wyżynie Sandomierskiej, w okresie zlodowacenia skumulowała się gruba warstwa nawianego pyłu. Tak powstała skała lesowa. Podłoże to jest dość podatne na erozję, stąd bogata rzeźba tego terenu. Aha, tamta strona przegrała w ogóle. Od tysięcy lat poddawany czynnikom atmosferycznym, wypłukiwany przez wodę płat lesowy, tworzy dziś jeden z najbardziej malowniczych krajobrazów Polski. What? Cechą charakterystyczną tego terenu są głębokie, majestatyczne wąwozy o ścianach wysokich na kilka, a miejscami nawet kilka. Nie wiem, czy to były wszystkie lat, są na pewno nie tam, gdzie co były. Liczne, mniejsze i większe urwiska są dyskretnie poukrywane wśród pól. Skarpy są także stałym elementem dróg prowadzących z dolin na wierzchowiny wzniesień. Tak bogaty, to jest wózatka, to wózatka jednak trochę szybko jeży. Częstym elementem lesowych stoków są niezwykle bogate owady, murawy kserotermiczne. Lesowe skarpy i owady to zestawienie idealne dla żołn. W tym zapewne tkwi tajemnica wyboru tego terenu na wychowanie potomstwa. Dobry team. Płynące w dolinach rzeki mają naturalny charakter, i na przestrzeni czasu swoimi cyklicznymi wezbraniami kształtują linię brzegową. Podmywając zbocza powodują obrywy i inicjują tworzenie się nadbrzeżnych skarp, miejsc idealnych dla gniazdujących pod ziemią ptaków. Para zimorodków doczekała się piskląt. Zwykle jest ich 6 lub 7. Wykarmienie takiej gromady to spory wysiłek. Samiec przynosi dość duże ryby, co oznacza, że młode są już wyrośnięte. Rodzic co kilkadziesiąt minut nadlatuje z kolejną zdobyczą, głośno sygnalizując czas na posiłek. Odlatuje to w górę, to w dół rzeki, odwiedzając sprawdzone łowiska. Nie brakuje tu rybiej drobnicy. Rzeki o naturalnym charakterze, nieuregulowane, stwarzają 5-10 matchmaking z fioletami, bez art. Od wieków żyją one tutaj w sieci międzygatunkowych powiązań. Pień drzewa zwalony przez bobry to miejsce spełnienia i żerowania drobnych ryb, co skrzętnie wykorzystują zimorodki. Tym razem jednak samiec przesadził. Mimo że młode mogą być wielkości dorosłych, oła, trudno je będzie nakarmić tak wielką płocią. Huddled together. Jeszcze piskał nią o drzewo, żeby ten potępić. Tak, w większości wypadków prewencyjne mam jest gorsze od tego. No w ogóle mam młode ja na północ. Mogę tych do dołku. Tu w dołku nic dobrego nigdy mnie nie czeka. Ale północ pierdolę. Efektowna kolorystyka zimorodków i żołn to nie tylko barwa piór.
Odpowiednia ich budowa powoduje załamanie światła dające tak niezwykłe efekty. Gdzie są kołowce, gdzie są lighty, ja się pytam, kurwa. Nie mam takich małych trinkingu. Po każdej wizycie w norce biorą kąpiel i to zwykle wielokrotnie. Pluskają się w wodzie z upodobaniem, a następnie skrupulatnie czyszczą upierzenie. Sprawny lot rodzica żywiciela to gwarancja przetrwania całej rodziny. Rodzic żywiciel. Hello? Skapamy spod nach. Na te downy pojechały naokoło. Fajnie. Tylko niech tu nie będzie 8 czołgów. Oh my fucking god. Yo. Yo! Zimorodki z narażeniem życia w okresie zimowym trwały w swoich rewirach. Lęgi mogły więc zacząć... Chuj, Emil, jedynka, oni już... Ponadto... Mokro w majtach. ...pokarm ryby są bardzo... Aha, jeszcze 50 minut środka wierzę. Sweet. ...jest w stanie wykarmić całą rodzinę. Zobaczymy, jak się z 50, kurwa, będą ubić. Czy jak równy z równym, czy nie bałzo. W drugim gnieździe wysiaduje już kolejne jaja. Weź, on do mnie jedzie. Nie, kurwa, Adam! Jestem Adam z... O, świetne, ta, zajebiście, kurwa. On na pewno celował, żeby mnie, kurwa, podpalić, no. Wiesz, nawet, kurwa, nie kliknąłem. Come on, what a piece of shit! Skuteczna strategia, pozwalająca wychować dwa, a wyjątkowo nawet trzy lęgi w sezonie. Nienawidzę, kurwa, tej mapy i nienawidzę matchmakingu, kurwa, z dziewiątkami, nienawidzę jebany hard. Wśród lesów, kurwa, jebanego RNG. Uwijają się jaskółki brzegówki. Falująca woda spowodowała obsunięcie się... Z... Lubię, za to się świetnie bawi, kurwa, on stoi snajpiec na górce, kurwa, hatekiem. Puh! Easy! Tak samo ISM też bardzo świetną pozycję wybrał. Sądzę, że jechanie hatekiem na południe kurwa, tej mapy ma kompletnie logiczny sens i wytłumaczalny, tak. Zdecydowanie. Sądzę, że twoja pozycja w tym miejscu jest kluczowa do naszego zwycięstwa. Ponieważ masz snajperski czołg. Może zjeść dziennie nawet 500 tych nielubianych przez ludzi owadów. Biorąc pod uwagę apetyt czwórki lub piątki piskla... On zrobił przynajmniej więcej ode mnie. Ciała drobnych, miękkich owadów są szybko trawione, więc karmienie odbywa się przez cały dzień co kilka minut. Ptaki do karmienia podlatują falami. Po przekazaniu pokarmu młodym, rodzice wracają do polowania. Jaskółki łowią owady tuż nad wodą lub latając wysoko w powietrzu całą gromadą. Tylko sporadycznie przysiadają na wystających korzeniach lub na gałązkach w spokojnym miejscu. To jedyny moment, gdy możemy się nieco przyjrzeć tym... Czasem matchmaking jest na top. Brzegówki gniazdują w dużych, zwartych koloniach. Nawet jeśli obok są niezajęte skarpy, one ze względów bezpieczeństwa wolą mieć gniazda blisko siebie. Żołny natomiast, jeśli jest to możliwe, rozpraszają się w terenie. Największa zaobserwowana w regionie świętokrzyskim koncentracja liczyła 18 par w jednej ze skarp. Miejsc do gniazdowania żołny mają tutaj dostatek. Jednak równie ważna jest dostępność owadów. To od ich zasobów zależy sukces lęgowy żołn. Mechanical hazards. Lipiec. Wysokie temperatury i mnóstwo latających owadów. Karmienie pisklot u żołn
Zbiegł się więc dokładnie z największą obfitością pokarmu. Karmiące ptaki co chwilę przynoszą potomstwo różne zdobycze. Są to wyłącznie większe owady łowione w powietrzu. Żołny tylko w ten sposób zdobywają pokarm. Nie wiem, to haptaki, które nie są mobilne, na co w ogóle nimi grać? Są takie czołgi jak E-50, która ma kurwa tyle pancerza, że ona jest broken. Ciężko ją przebić. Po co kurwa w ogóle grać hatekami w tej grze, niech mi ktoś to wytłumaczy. Ptaki łowią także większe muchówki i barwne motyle. Regularnie ich łupem padają rusałki. Charakterystyczny dla żołn jest znaczny udział w pokarmie uzbrojonych w żądła błonkówek, osp, pszczół i trzmieli. One wymagają szczególnego oprawienia przed podaniem ich pisklętom. Ptaki ogłuszają je, uderzając o gałązkę, a następnie zręcznymi ruchami, pocierając gębę, pozbywają się niesmacznej zawartości gruczołu. Tak przygotowany kąsek z pewnością pisklętom nie zaszkodzi. Lipcowe upały dają się we znaki także ptakom. Ich skóra nie wydziela potu, który mógłby ochłodzić organizm. Ale ptaki mają swoje sposoby na upał. Siedząc w przewiewnym miejscu, wystarczy nastroszyć pióra i skwar staje się bardziej znośny. Słyszę cię zabijał, niestety tak już było. Można sobie pozwolić, gdy pogoda sprzyja. Jednak zagrożeniem dla piskląt może być ochłodzenie. Arrangement. Deszcz mogą sprawić, że owady nie będą podjechać się do lotu, a dla żołn nadejdzie okres... Top tier, kurwa, siedzi na półce koło TDK. To co zrobisz? Młodych ptaków, możesz się chyba zabić równie dobrze, bo i tak bitwy nie wygrasz. Chyba, że chcesz postrzelać, to możesz stanąć koło niego. Deszczowe dni bez przyjaźnień. W skrajnych przypadkach mogą spowodować śmierć głodową pisklą. W lecie zmiany pogody bywają gwałtowne. Bardzo mi się podoba, jak ludzie przychodzą z radoma na stream, bo mnie znają. Pod warunkiem, że nie pada zbyt długo. Tym razem sympatyczne. Tylko rozmaicenie letniej słonecznej pogody. Zbawienne dla potrzebującej wilgoci roślinności. Alone in the woods or tunnels, survival is the same. Prepare, persist, and overcome. Natomiast zimorodkom letni deszczyk zupełnie nie przeszkadza. Tutaj życie toczy się bez zakłóceń. U zimorodków zaszły zmiany. Gniazdo opuściły młode. Niemal nie różnią się od swych rodziców. Są pięknie, jaskrawo upierzone, choć wprawne oko dostrzeże nieco stonowane kolory. What? Zdradzają je także ubarwione nogi. Teraz samiec z pokarmem podlatując do gniazda nie odzywa się tak. Oh, come on. Dyskrecję, gdyż pierwszą przyswojoną umiejętnością młodych zdaje się być piractwo. Gdy tylko wytropią samca z pokarmem, natychmiast go napastują, domagając się karmienia. A przecież w gnieździe czeka potomstwo z drugiego lęgu. Tygrys, kurwa, koło Arty. No nie! Na początek kijanki płazów będą właśnie strike. Są mniej ruchliwe od narybku, ale wydaje się, że nieco bardziej śliskie. Resistance. What? Czasem trafi się patyk, a czasem najprawdziwsza ryba, choć maleńka, ale samodzielna. Impressive. W odpowiednim momencie rodzic przychodzi z pomocą. Na rodziców zawsze można liczyć.
Pisklęta w gnieździe są syte, więc można nakarmić starszego. Disinfection at last. To jednak nie jest takie proste. Młody musi rybę mocno uwięzić. Nie wypuści zdobyczy. Jest ona zbyt cenna. Próby karmienia z góry z dołu trwają. Ah, man, nawet 6 tiery są kurwa OP na ten żołg, nie? Janek i szlifować łowieckie umiejętności. Exposed to a killing blow. The fuck is this game? Główek już opuściła gniazda. Karmią tylko pary, które przystąpiły do drugiego lęgu. Ale młode są już tak duże, że wylecą lada chwila. Rodzice cierpliwie przynoszą kolejne porcje pokarmu. Jaskółki czasem przysiadają na ziemi i wydają kamyczki. To tak zwane gastrolity. Zalegając w żołądku, będą one rozcierać połknięty przez ptaki pokarm, zwiększając skuteczność trawienia. Jaskółki w gwarze ludowej są ogólnie nazywane grzegżółkami. Jednak ta nazwa najtrafniej oddaje głosy rozbrzmiewające w kolonii brzegówek. Staroje owadów unoszą się nad wodą do późnego wieczora. To dla jaskółek. Co by mnie zdziwiło, gdyby to 34 stało na tamtej górce. Nabierać siły, ponieważ niebawem ruszą w daleką drogę do południowych zimowisk w Afryce. Eradicated. Kurwa, jestem jasnowidzem. A decisive pummeling. Nieco dłużej, bo niemal do końca sierpnia, wychowanie pięciorka potomstwa zajmuje żołnom. Wyrośnięte młode do karmienia podchodzą na skraj nory. Swą wielkością dorównują już rodzicom. Teraz potrzebują dużo pokarmu. Trafiłem go. Rodzice co chwilę przynoszą owady. Let's see if I make the shot. Młody wraca do gniazda, a jego miejsce zajmuje kolejny głodny. Młode nigdy nie widziały, jak rodzice polują. Jednak wrodzony instynkt każe im śledzić przelatujące w zasięgu dzioba owady. Chwytają je nadzwyczaj zręcznie. Natomiast zjadanie wychodzi im już nieco gorzej. Taki trening pozwoli im się w krótkim czasie usamodzielnić. Trochę. Myślen bonus. Nakarmiony młody chciałby wrócić do gniazda, lecz cofnąć się nie ma jak, bo drogę odwrotu zatarasowało ciekawe świata rodzeństwo. Najstarsze pismo. Może by eksponat się na tym. Wylotu, lecz brak mu odwagi. Rodzice mają na to wypróbowane sposoby. Głód bywa bardzo skuteczny. China number one! Ptaki podlatują do gniazda z pokarmem, lecz go nie przekazują. Demonstracyjnie przefruwają obok gniazda, zachęcając młode do wylotu. Zdaje się, że mają w zanadrzu jeszcze jedną sztuczkę. Bez żadnego widocznego zagrożenia wszczynają alarm. Młode w odruchu ucieczki rzuca się do pierwszego lotu. Czwaniaki. Ubarwienie młodych jest nieco stonowane, mniej jaskrawe niż u rodziców. Odróżnia je czarna tęczówka oka i brak wystających środkowych sterówek. Ogólnie upierzenie młodych ptaków jest bardziej zielonkawe. Młody uważnie obserwuje otoczenie i z pasją rzuca się w pościg za przelatującymi owadami. Na razie bez większych sukcesów, ale kiedyś w końcu musi się udać.
Dorosłe ptaki wszczęły alarm na widok krogulca. To postrach małych ptaków. Jego trzeba się bać. Najlepiej gdzieś się ukryć. Nie siedzieć na widoku. Gdy atmosfera się uspokaja, można wrócić do polowania. Z 51, trzeba się bać. Każdego dnia kolejne młode dołączają do grupy lotnego już rodzeństwa. Gdy gniazda opuszczą ostatnie pisklęta, na początku września żony nagle znikną. Czemu kurwa mają dwóch czerwonych? Co to kurwa ma być? Ja się nie godziłem na taki matchmaking, ale zobaczę na moim w sumie. Ale... Z tym... z jednym fioletem. A oni mają kurwa... z 7 fioletowych. Lapaka. Nie. Z naszych bohaterów zostały już tylko zimorodki. Przez 33 na górę, więc... Młody zimorodek odkrył dziki staw na skraju lasu. Rzucaj, pokaż ten rej. Pewnie, ziemia obiecana, bogaty w ryby zbiornik i zasilający go strumień, być może będą miejscem jego pierwszego zimowania. Podziemne ptaki są tylko częścią krajowej ornitofauny, grupy zwierząt pełnej piękna i różnorodności. Ja, za PCR-ów. Mężacy do mnie się wychyl. Platyna. I zaangażowanie o, Black? Magicznego ptasiego świata. Rip internet. Slagin. No już spokój się. Czytała Krystyna Czubówna. Ja czuję, że klatkuję, bo widzę kurwa OBS-a. Nagle kurwa 6000 bitrate to jest za mało. No, już mi się chyba przechodzi właśnie. Ornat. Robię tylko jako bajt, kurwa, rozumiem, spoko. Te 32 się, kurwa, dalej na mnie patrzy. On znalazł we mnie przeciwnika. On się będzie patrzył do końca świata jeszcze jeden duży. Kierowcę mi musi zabić pierwszym strzałem. No, skończyło się. Dwie pierdolę. Drzeźny z AMX. Aha, AMX koło mnie przejechał. Po chuj? Dlaczego? A, no tak, bo kurwa XVM ma. To musiał mnie dobić. Teamplay mu się kurwa włączył z XVM powłączony. No, jest wszystko takie gówno, zagrała i my to przegramy.
Co na żywiątku, nie? A, Emix sobie był. A, Emix się cofnął. Czemu ten jak Tiger nie puszczą tego Wika po prostu? What the fuck? Przecież jak mnie rzucało jak Tigerem w takim matchmaking, to był pierwszy, co pomyślałem. Przecież mam kurwa czoło, który ma tyle HP. Ja to na frontline, po chuj mam stać z tyłu. W frontline bez problemu będę wszystko przebijał. Nawet każdy trade dla mnie będzie i tak na plus i tak. What the fuck? To drugi raz z niego schajaka strzałem. I chuj, i fioletowy team wygrał. Belka. Czy już mówię? Zdziwiłeś się. Myślę, że to łatwo takie rzeczy znaleźć na tym, na YouTubie. Musi mnie jeszcze interesować. Woli dosyć wota. Zresztą mordę rzecz. No, VK nawet kurwa dużo nie zrobił. 1800 meczów, lol. Już ten nasz team epicko gówno zagrał. Dobrze, M53, bardzo ładny. Kurwa. Klan, który się nazywa Ewa. What the fuck? Bam. Report. Już tych kołowców kurwa często całe szczęście nie widzę. Każdy się zorientował, że są gówniane i nikt nie będzie tam grał. No DPM, no aim. Only mobility. Lec kurwa wjechał na bazę najlepiej. Arte już od razu zajebał.
my god, nie umie kurwa strzelać. Spierdalaj kurwa kwadratem już do mnie strzela. Ciul jebany. Kolegów kurwa szukasz. Już kurwa do pubu na piwo, a nie kurwa kwadratem grasz, pedala jebany. Jakie jolo wyjebane. Aha, jest szósty tam kurwa, jest, no ja go nie widzę. Hitami nie przebija mi coś żadnego. Sweet. To mnie kurwa nagle apekiem przebił. Easy. Easy. Powiesz, że masz chujową załogę. My fucking god, team, what the fuck? What the fuck, team? Fajna rolka. 346, very opa. Dobry roll. Kolejne. 330, 340, 360. Nie, 390 alfa. Myślałem, że już nerfa na złoto wrzucili. No nie. Niby dobra bitwa, ale przez to, że rolki były wszystkie niskie i przeciwny team odparował, to tak trochę... Super. Full tier nasza. Młody przejechał przez most. Też nie ma arty.
Marty, ten chatek jest szybki w miarę. Mówię, jest chyba na mordowny. Mordowny, kurwa. Czemu mój team stoi? Jajajajajaj. Nawet nie strzelił, a ja kurwa z myszym strzał. O, kierowca kurwa zawsze pada w tym czołgu. Chuj, zbiera dwuzetki, ale sobie strzela do próżata. Co to za rolki w ogóle? 300... Okej. Sniper, kurwa. Bo 370 pulsuje, bo on jest fioletowy. To nie może pulsować 392. Nie, 370, chuj. Kurwa, stechnę. Nos, kurwa, wyjedzie, strzeli, kliknij, chuj, trafi. Kurwa, szkoda, że moje czołgi tak nie działają. O. Arta robi to, co powinna zrobić, czyli jedzie się utopić, bardzo ładnie. No wait, to nie była Arta. Aha.
Czemu kurwa, kto na tym czołgu gra, że ten Gunmark tak idzie, jakby chciał, nie mógł? Nasze pokazuje przy tych kurwa 100 bitwach. Na FC ma więcej potrzeba na 100% uważny MX-y. What the fuck? What the fuck? Czemu ten czołg ma takie duże wymagania do buzetka? What the fuck? Why? If I die today, it won't be so bad. I can't escape all the nightmares I've had. All of my angry and all of my sad. Lul, no. Nie wiem, jak już nie chcę się grać w WoTa. Zresztą w sumie się zmusiłem do tego grania. I tak było z 3 godziny? No, coś kłodnego. No nie całe 3 godziny. To i tak więcej niż ostatnio. Zobaczymy, czy mi się jutro będzie chciał. I czy dziubów nam będzie można męczyć jutro, czy nie. Anyway, ktokolwiek został, ktokolwiek siedział, dziękuję i pozdrawiam. Pa, pa.